w składzie, bo no nie było Szachta, Neymara. Skończyliśmy w 10 minucie tą bramkę. No, wiedzieliśmy, że teraz musimy wybiegać, tak, bo są lepsi, to nie ma bardzo, no, 3-4 zawodników z czwartej ligi, no było widać, że tam robiło różnicę, ale w pierwszej połowie, czy pierwsza połowa i tak od 35 minuty mogliśmy strzelić z tej bramki, a to skończyło się 1-0, tak na równo, a druga połowa, no już to już było widać, że już wycofali obrońcę, cisnęli, my też jeszcze dwie sytuacje stuprocentowe i no, końcówkęśmy zabronili to, nie? A jak było ze skutecznością u was? Słaba. Nie, no bo powiem, że te pierwsze połowy, no to mieliśmy dwie takie ładne, wypracowane z przechwytu, z przechwytu sytuacje. No i ten Filip Łusiewicz miał 8 minut do końca. No sam na sam, no praktycznie położył mu się bramkarz, chciał kopnąć do pustej i przestrzelił to i to by zgasił światło, nie? A tak się musieliśmy męczyć, te ostatnie 4 minuty doliczył. No nie, bo nie, słaby zespół, tak? Nigdy nie wygraliśmy z nim, to jest pierwsze zwycięstwo. W pierwszej połowie, mówię, przy silnym, takim dosyć mocnym wietrze w naszą stronę, my tam, mówię, no próbowaliśmy dobrze zabezpieczyć środek pola i z tej strefy po prostu te piłki gdzieś tam wyłuskiwać, no i zagrywać do Pudziana lub do Kamila Rębacza, którzy grali z przodu. No i jedna z takich akcji poszła po prostu do gry na piłkę w pole karne do Filipa Łusiewicza. Zbiegł z lewej strony do środka pola karnego i wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem i strzelił bramkę. To była gdzieś tam 8 minuta gry, nie? Coś takiego. No i przeciwnik próbował tam narzucić swój rytm gry, ale w tej pierwszej połowie niewiele tam z tego wychodziło. Mówię, ten wiatr trochę tam przeszkadzał, szyka w rozgrywaniu akcji. No a my próbowaliśmy w tym środku właśnie te piłki gdzieś tam wygarniać, robić z tego sytuację. No i do przerwy mieliśmy dwie sytuacje takie, że w końcówce pierwszej połowy jedną sytuację sam na sam zmarnował Gracjan Olech, a drugą właśnie Kamil Ręba. No i do przerwy schodziliśmy przy wyniku 1-0. No po przerwie przeciwnik narzucił dosyć takie mocne, ostre tempo, nie? I przydusili nas pod polem karnym, próbowali, mówię, no wielu sytuacji takich, z wielu zrzutek z boku pola karnego, jakieś takie kombinacyjne akcje, ale nasi obrońcy, mówię, no byli mocno skoncentrowani i nie dawali sobie tam takich sytuacji, że tak powiem, narzucić dużo, nie? No i też mieliśmy swoje sytuacje. Najlepszą miał Filip Łusiewicz, który dostał taką fajną piłkę od Kamila Chmielewskiego, wyszedł sam na sam i ta piłka mu lekko gdzieś tam jakoś uciekła i nie trafił czysto w piłkę i wyszła go słupka, nie? No była taka, no my nie mieliśmy tych sytuacji dużo, ale to była taka sytuacja gdzieś na 8 minut do końca meczu, że jakby im strzelił tą drugą bramkę, no to by skrzydła Tarnowi zupełnie opadły. A tak to dusili nas do końca, próbowali coś tam zrobić i taką mieli super, znaczy super, no wiadomo, potem się gra już tak na tak zwany bałak, gdzieś tam ostatnia praktycznie akcja meczu, dostali taką wrzutę w pole karne, tam był olbrzymi kocioł, jakieś uderzenie piłki, nasi ofiarnie gdzieś tam się pod nogi rzucali, w końcu tą piłkę udało się wybić i sędzia zakończył mecz. Także mówię, przede wszystkim konsekwencja w tej grze defensywnej, w obronie, w wybieraniu piłek, szukania swoich okazji, no i mówię, przeciwnik bardzo silny, groźny, nie? Paru zawodników widać, że ogranych gdzieś tam na wyższym poziomie, zresztą ja pamiętam 3 zawodników gdzieś tam z występów na poziomie 4 ligi z tej Tarnowi. No i mówię, no ciężko się przeciwko nim grało. No daliśmy radę, nie? Mimo, że tam paru zawodników no, nie było, nie? No między innymi w tym meczu nie mógł zagrać Truman Szach, tam gdzieś go z przodu brakowało. Ale ułożyliśmy zespół i chłopacy kolektywnie powalczyli o ten dobry wynik.